Tyle razy próbowaliśmy zacząć ten vlog, no, a nie wychodziło. Dzień dobry! Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie. Co ty się tak telepisz? Co to by jest zimno, to by zawsze jest zimno. Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie. Może tym razem się uda i mamy taką nadzieję. Więc dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, witajcie. Bardzo się cieszymy, że możemy do Was przez to okienko znowu w takiej vlogowej formie, może takiej trochę domowej, bo widzieliście, próbowaliśmy kilka razy, ale nie wychodziło. Tak, więc w końcu chyba w domu najlepiej. Chcemy trochę powiedzieć, co tam u nas. Bo mamy wiele radości w sercu, bo niedawno wróciliśmy z rekolekcji dla małżeństw, o których mówiliśmy w Nałęczowie. Tak. One były. Jakie to było dobre! Zresztą jak zawsze, bo my zawsze jeździmy na te rekolekcje już któryś tam raz. My tam po prostu pomagamy tylko grać i zawsze są dobre. I przychodzimy z taką wielką radością, bo owocem tych rekolekcji tak naprawdę trochę jest to, że... Że będziemy chcieli, aby były kolejne, taki dodatkowy turnus, ale już nie tylko dla małżeństw, bo te były szczególnie dla takich osób skierowane. Dla wszystkich teraz. A teraz dla wszystkich. No chcemy, żeby one były też dla osób, które chciałyby w pojedynkę przyjechać. Albo są w związkach niesakramentalnych. Tak zwanych, tak. I czasami jest też tak, że ktoś może po prostu nie jest jeszcze w ogóle w żadnym związku, może się dopiero przygotowuje do małżeństwa. Albo zwyczajnie mu się pokomplikowało życie i chciałby zacząć od nowa. Tak, tak. To jest super w ogóle. Także tak, w Łopocznie od 21 stycznia, jak się wszystko dobrze ułoży, będzie taki 3 dni, także można sobie rezerwować, słuchajcie, bo to warto powalczyć o to. Naprawdę my polecamy, gębami swoimi też. Będziemy jeszcze o tym mówić i trochę nagrywać, także tak. Spokojnie. No, a za chwilę opowiemy Wam, co u nas i takie inne jeszcze rzeczy. Ale nie pójdzie bez czego? Bez kawy, jak to w kawiarce. Także idziemy do dużego pokoju, będziemy się gościć. Zapraszam. Jest kawa, jest gadanie dalej. Dużo osób nas pyta, po co wy tam jeździcie na te rekolekcje, na jakieś spotkania dla małżonków? I w odpowiedzi na to pytanie przypomina mi się taka historia. Jakiś czas temu grałem wesele polsko-amerykańskie. Jak się potem okazało, bardzo bogatych ludzi, dla jednych z bogatszych w Polsce. I dla mnie to wesele było szalenie inspirujące z tego powodu, że przydarzyła się drugiego dnia w niedzielę, właśnie drugiego dnia wesela, takie posiedzenie przy stole. Ojciec po prostu zaprosił nas wszystkich. Tak siedzieliśmy i on opowiadał trochę o swoim życiu właśnie w Ameryce. On trafił w latach komuny właśnie do Stanów. Tam się ożenił, urodził mu się właśnie syn, u którego się bawiliśmy na weselu. I on powiedział tak, że ja sobie wtedy zawdzięczam to, że podjąłem takie postanowienie wychowawcze, żeby mój syn mógł wyjść z biedy, w której on był, bo nie był bogatym człowiekiem, to musi zrobić wszystko, co w jego mocy, żeby jego syn trafił do jak najlepszej szkoły, żeby miał przyjaciół, którzy są bogaci, żeby miał znajomych, którzy są wrażliwi, żeby miał wokoło siebie biznesmenów, ludzi, którzy obracają gotówką, dużymi pieniędzmi, żeby trafił na najlepsze studia, na jakie go tylko stać, żeby cały czas obracał się w bogatym towarzystwie. I my tak wszyscy słuchaliśmy tego i on mówi na końcu, bo z kim się zadajesz, takim się stajesz. Mnie po prostu coś przeszyło i mówi, dlatego mój syn jest dzisiaj bogaty. On ma jedną z najbogatszych spółek w Polsce, która obsługuje większość przelewów takich właśnie bezgotówkowych, bankowych. To jest firma właśnie polsko-amerykańska. Dla mnie to było szalenie inspirujące, bo mnie w dzieciństwie straszono trochę tym powiedzeniem, nie? Że tam z tym to się nie zadawa i z tamtym też, bo wiesz, z kim się zadajesz, takim się stajesz.
A ten tata był dla mnie szalenie inspirujący, że tak podszedł do wychowania swojego syna, nie? Że robił wszystko, żeby jego syn miał dobre towarzystwo. I tak jest trochę w naszym życiu, nie? Że my też potrzebujemy dobrego towarzystwa. I dlatego wybieramy takie miejsca, gdzie możemy spotkać dobrych ludzi. I też potrzebujemy miejsc, żeby mieć towarzystwo Boga. Tak. Dlatego jakoś w to wierzymy. Dlatego tak często jeździmy, bo my, nasze serca po prostu potrzebują ciągle, żeby Pan nas nawracał. Tak. My też taką rzecz zauważyliśmy, że chyba każdy ma taką potrzebę przebywania wśród ludzi, którym się udało. Pamiętam kiedyś takie spotkanie z pewną kobietą, już wdową, która opowiadając o swoim małżeństwie była tak promienna, tak uśmiechnięta, że słuchało się to z otwartymi ustami, oczami i chłonęło się to ich życie. Z takim wielkim zachwytem opowiadała o tym małżeństwie. I na koniec powiedziała nam takie słowa, że nam się udało, to i wam się uda. Chciała jakby pokazać, że jest to możliwe, że małżeństwo może być udane, że może być szczęśliwe, że może być nierozerwalne, że może mieć szansę przetrwania takich trudnych chwil. I czasami tak może właśnie, dzisiaj mieliśmy taką okazję pojechania na takie seminarium odnowy małżeństw. Które organizuje wspólnota taka zaprzyjaźniona, wspólnota odnowy. Zaprosili nas troszeczkę tak, żebyśmy im pomogli. I trochę nas, właściwie jakby sama nawet tematyka, że to jest odnowa małżeństw, tak trochę nas to zainteresowało, bo tak zaczęliśmy rozmawiać, tutaj sobie dyskutować o tym, dlaczego odnowa, odnowa, coś odnawia. Seminarium odnowy małżeństw, nie? I tak właśnie zobaczyliśmy, bo tam przyszło ze 20 małżeństw na pewno było, że i większość to taki ze stażem, wiecie... 20 plus. 20. Było jakieś takie małżeństwo młode, bardzo młode, tam z półrocznym stażem, ale większość to były... No to starzy kiedyś... wyjadacze, powiedzmy sobie tak. Tak, już mający jakieś tam doświadczenie życiowe. I urzekło nas to słowo seminarium odnowy małżeństw, bo odnawia się... No właśnie. Stare meble na przykład, albo stare samochody. Że to nie jest tak, że to jest dla młodych małżeństw, że to spotkania tak naprawdę, że to stare małżeństwa, które mają właśnie na sobie bardzo dużo takiego... jakiejś starej farby, jakichś zabrudzeń, takiego nalotu z samego dotyku, że ktoś nas źle dotykał, w sensie, że źle się do siebie odzywaliśmy, pokaleczyliśmy się jakoś, czasami coś uszkodziliśmy w sobie, to potrzebuje pewnej odnowy. I my wróciliśmy tacy zainspirowani, to nas skłoniło do pytań w ogóle, czym jest dla nas małżeństwo, a tak naprawdę czym jest sakrament małżeństwa, nie? Do czego on zaprasza? Znaczy tak, właściwie to dlaczego? Dlaczego tak jest, że jednym się udaje, a innym się nie udaje, nie? Że jedni po prostu gdzieś tam się poddają po drodze. Czy to znaczy, że mieli mniej szczęścia, więcej szczęścia? Od czego to zależy, nie? I dużo rzeczy na ten temat słuchaliśmy właśnie dzięki tym naszym różnym wyjazdom, różnym takim... no właśnie, seminarium. I kiedyś dowiedzieliśmy się też o tym, że tak jest w małżeństwie, że na początku jest taki czas ogromnej fascynacji tuż po ślubie. Że jest taka fascynacja sobą, że no można powiedzieć, miłość jest ślepa, a małżeństwo jest najlepszym okulistą. Ale ta fascynacja jest takim zasobem, z którego korzystamy bardzo długo. Tak. Jest pewną taką energią, pewnym węglem, czymś, co ożywia i ogrzewa nas, nie? Ta fascynacja, ale ona po jakimś czasie... Po prostu trochę tak zanika, bo przychodzi tak zwane rozczarowanie. I rozczarowanie wynika też z tego, że zaczynamy przeglądać się już tak jak w zwierciadle. Widzimy pewne rzeczy już jaśniej trochę i już się tak nie dajemy oszukać, już zbyt długo jesteśmy ze sobą i pewne rzeczy zaczynają nas irytować, denerwować. Bardziej zwracamy uwagę na te wady naszego współmałżonka.
No i okazało się, że tak, no, że to nie tak miało być, nie? Myśmy inaczej sobie to wyobrażali. Co innego nam jakby obiecywało to małżeństwo. Założenia były inne, nie? A jest jak jest. No i okazuje się, że są różne drogi wyjścia, że są tacy, którzy po prostu w takim momencie kryzysu, no najłatwiej rozejść się i tyle, nie? Zakończyć to wszystko i uznać, że szkoda walki, szkoda siły, wysiłku, albo już podejmowaliśmy, a i tak nic nie wyszło. Ale są też tacy, którzy no, uznają, że w naszym małżeństwie, w naszym rodzinie nigdy nie było rozwodów i nie będzie. Jakoś to przetrzymamy, jakoś sobie z tym poradzimy, nie? Ale też jest grupa, myślę, że chyba nie jest jakaś taka zbyt wielka, ale jest taka grupa ludzi, którzy szukają nowej fascynacji w swoim małżeństwie. I być może właśnie to, co dzisiaj żeśmy doświadczali, to jest też taka droga, żeby doświadczyć takiej nowej fascynacji, odkryć swojego współmałżonka na nowo. Pomimo 20 lat w małżeństwie. Na przykład. Na przykład. Tak. Bardzo pomocne temu w ogóle, żeby się jakoś tak na nowo w sobie rozkochiwać, zakochiwać, jest pewien dar, który jako małżonkowie sakramentalni mamy, nie? Że my jako sakrament no, nie jesteśmy sami, bo my jakby doświadczamy pewnego oporu materii. To znaczy my jako małżeństwo, czy jako związek, próbowaliśmy kilka razy i za każdym razem się nie udawało. Ale kiedy odwołasz się do mocy sakramentu i do tego, że w twoim małżeństwie jest jeszcze ktoś, kto ci pomaga, to nagle się okazuje, że znajdujesz w sobie, tak, czy masz taki dar do przekraczania samego siebie, nie? No, po ludzku byłoby to niemożliwe, nie? Ale właśnie jest, ten sakrament daje taką moc. My kiedyś spotkaliśmy się z takimi słowami, nie wiem, może to mieliście okazję kiedyś to usłyszeć, ale one bardzo mocno we mnie wybrzmiewają i bardzo często się tym dzielę z innymi. Że kiedy sobie składamy ten ślub, to tak naprawdę to Pan Bóg nam obiecuje, że będziemy wierni, że będziemy uczciwi, że będziemy się kochać, ale pod warunkiem, że Jemu właśnie jakby zaufamy i że Jemu też oddamy trochę kierowanie tym małżeństwem. Że pozwolimy na to, aby, albo może inaczej, wykorzystamy pewne narzędzia, które On nam daje do tego, żeby przetrwać takie trudne sytuacje i żeby mieć jakieś siły do kroczenia dalej, żeby to małżeństwo było naprawdę szczęśliwe, żeby nadawało jakiegoś sensu, żeby było inspiracją też dla innych. Jest taka encyklika papieża Pawła VI, Humane Vitae, tak? Która właśnie mówi o tym, że małżeństwo ze swojej natury jest płodne. To znaczy, że daje życie. Bardzo często my to tak jakoś odbieraliśmy tylko w kontekście dawania życia jako po prostu bycia rodzicami dla swoich dzieci. Jednakże ma to trochę szerszy wymiar, bo chodzi o to, żeby dawało życie wszystkim, którzy są wokół nas. To znaczy, że tak żyjemy. Że dajemy sobie nawzajem życie, nie? Tak. Pan Bóg jak stworzył świat, to powiedział, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynił więc dla niego odpowiednią pomoc, żeby mógł żyć, nie? I tak naprawdę sensem małżeństwa jest to, że my sobie nawzajem dajemy życie naszym dzieciom, doświadczamy życia, nie? To jest to, Pan Bóg po prostu chce, żebyśmy żyli na 100%, żebyśmy żyli w pewnej szczęśliwości, mało tego, doświadczali jedności, nie? Tego jak Bóg jest na przykład w trzech osobach, nie? To daje nam pewną szansę doświadczać też jedności małżeńskiej, żebyśmy po prostu jakoś dotknęli tej mistyki w ogóle. Dokładnie, ale to jest jeszcze mało, bo tu też chodzi o taki wymiar, kiedy inni ludzie, nasi znajomi przebywają z nami i mówią, ale się z wami dobrze przebywa, tak. Na przykład. Że są takie małżeństwa, przy których na pewno się czujecie dobrze, że lubicie do nich przychodzić, lubicie z nimi przebywać, słuchać. Że oni was napędzają, nie? My też mamy takich, z którymi bardzo lubimy z wami przebywać. Nie? No, że się tak napełnia taką jakąś życiem, po prostu tym życiem, że przychodzi się i nie ma takiej nie wiadomo czego. Także to są takie fajne rzeczy. To jest sens, nie? Chociaż po drodze są różne cele, nie?
są też cele małżeństwa. Na przykład celem jest to, żeby mieć dzieci. Celem żeby małżeństwa jest to, żeby stworzyć dom na przykład. Celem jest, żeby zapewnić na przykład jakiś byt. To są też cele w małżeństwie, one są naturalne. No każdy sobie też stawia jakieś takie cele indywidualne, tak. No zależy od jakichś takich naszych. Nawet to, że o jakieś takie sukcesy zawodowe osiągamy i tak dalej, że się jakoś tam wspieramy i tak dalej. To nie jest nic złego, nie? Oczywiście, właśnie, bo to się wszystko zawiera w takim bardzo szumnym słowie, że my w małżeństwie jesteśmy powołani do świętości. I to jest tak szerokie pojęcie, że warto je po prostu czasami tak konkretnie nazywać, nie? To znaczy świętość, to znaczy dawaj życie. Świętość, dawaj życie, miej dzieci. Świętość, dawaj świadectwo w pracy. Dawaj świadectwo swojej żonie, nie? Dla mnie świętość to jest po prostu, że ja się zgodzę z mopem latać i sprzątać w domu. No po prostu ja jestem na takim etapie, znaczy to mnie krzyżuje strasznie, nie? Żeby to zrobić, ale to... No, także to takie nasze właśnie spostrzeżenie, że jednak są takie momenty, kiedy tej odnowy trzeba, kiedy trzeba tak spojrzeć troszeczkę i zrewidować pewne rzeczy w swoim życiu i może je spróbować poukładać na nowo. Także my polecamy, nie? My niewiele o tym wiemy, nie? Bo my jesteśmy tam tak gościnnie, tylko pomagamy muzycznie, ale raz w miesiącu, kolejne będzie 18 grudnia w parafii, jaka to jest? Świętego Maksymiliana w Lublinie o godzinie 10. Jak ktoś tam chce spróbować, zobaczyć ile ma na sobie tej starej farby i może przeżyć jakoś tą fascynację na nowo, to my zapraszamy jakoś, bo wiemy, że tam zawsze może się wydarzyć jakieś dobro, nie? Dokładnie tak. Co lądujemy, bo to długo już. No długo, długo, tak trochę nam się rozgadało. Mieliśmy jakoś skończyć jeszcze, czy nie? No właśnie, tak, wiecie co, my tutaj sobie nagrywamy, ale za ścianą mamy też jeszcze... Jakby się tak zdarzyło, tak, że tam coś się słychać w tle, bo tu Woronicza jest 19, teraz już za ścianą chłopaki nagrywają jakieś tam utwory, zaraz wam jeszcze pokażę, nie? Tutaj studio za ścianą. Dziękujemy za dzisiaj. Tak. Bardzo się cieszymy, że z powrotem wracamy do tego okienka. Mamy nadzieję, że nie moralizowaliśmy was. To bardzo, nie? I że takie nie wyszło jakieś nie wiadomo jakie. Dajcie znaka. Bardzo nas cieszą wasze jakieś komentarze. Mhm. Subskrypcja. Do zobaczyska. Do zobaczenia. Szalom, szalom.